tylko w tym sezonie ratownicy górscy, często ryzykując własne życie, ratowali turystów, którzy udali się w Karkonosze całkowicie do tego nieprzygotowani. Czy za swoją beztroskę i brak wyobraźni ci turyści powinni pokrywać koszty tych akcji, podobnie jak w innych krajach? O to pytamy w programie Głos Ulicy. Ciężko mi stwierdzić, no zależy, czy oni sobie wzywają, bo nie mogą zejść, albo źle się przygotowali, czy naprawdę ktoś ucierpiał. Czy się powinien zmienić? No na pewno nie osoby, które są ratowane. Przecież powinny być fundusze w mieście, w urzędzie miasta na takie rzeczy. Przecież po to płacimy podatki, żeby takie służby były opłacane z tego. Jeśli ktoś jest nastawiony na ekstremalne jakieś doznania typu na gołą klatę wejść sobie na Śnieżkę, GOP powinien ustalić jakąś stawkę, taryfikator, na przykład, nie wiem, niechby to było 5-10 tysięcy i bardzo proszę, wchodzimy sobie grupami, tak? Z tych pieniędzy utrzymalibyśmy goprowców i uważam, że to byłoby najlepsze rozwiązanie, bo zakazując, tym bardziej będzie się to nasilało i nic z tym nie osiągniemy, tak? Także bardzo proszę, wysoka stawka za ratowanie, róbmy co chcemy, tak? Czyli ci, co wybierają się w góry, powinni być ubezpieczeni. Oczywista sprawa. Tak, oczywista. Jak chyba na Słowacji ta chyba jest, że trzeba zapłacić. Tak jak ostatnio ten nawet bokser z pieskiem pojechał, trzeba go ściągać. No to już są idiotyzmy wręcz, nie? Czy akcje finansowane powinny być z kieszeni tych, którzy wzywają goprowców? Oczywiście, że tak. W sytuacjach bezmyślnych jak najbardziej. Tak, każdy bierze odpowiedzialność za siebie. Ja byłam ostatnio w szpitalu mamy. Pan sobie biegł też bez koszulki. Ludzie biegają porozbierani. Na Facebooku widać zdjęcia pań porozbieranych. Przede wszystkim, no uważam, że my z naszej kieszeni nie powinniśmy ponosić konsekwencji za głupotę czyjąś. No tak, że tak powiem. Jedno jest pewne, o zmianę sposobu finansowania GOPR zabiegać będzie nowy prezes Zarządu Głównego Mirosław Górecki.